Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w porannej rozmowie na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam również mojego i państwa gościa, którym jest pani Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Pani posłanko, witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie, kłaniam się. Co prawda nie widzę pana redaktora, ale bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję pani posłanko za przyjęcie zaproszenia i zacznę od takiego ogólnego pytania, ale odpowiedzi bym oczekiwał raczej konkretnej. Jakie są dzisiaj priorytety? Czy jaki jest jeden taki ważny, najważniejszy priorytet Polski 2050? Na czym skupiacie swoją polityczną uwagę? Skupiamy naszą polityczną uwagę na tym, żeby zbudować Polskę po tym, jak będzie rządził PiS, żeby przygotować się na zbliżające się, mamy nadzieję, przedterminowe wybory, żebyśmy byli przygotowani na to, w jaki sposób potem rządzić krajem, rządzić Polską, żebyśmy mieli odpowiedzi na wszystkie pytania, które z taką odpowiedzialnością się wiążą, dlatego że uważamy, że ten rząd stracił dawno termin przydatności, że ten Sejm po prostu się zużył, dlatego też nie rozbudowujemy w tym Sejmie zbytnio naszej małej ekipy. Mamy koło parlamentarne i to nam na razie wystarczy. Natomiast liczymy na to, że w następnym Sejmie będziemy mieli duży klub parlamentarny i będziemy dzięki temu mogli wprowadzić w Polsce realną zmianę. Realną zmianę nie tylko w polityce, ale też w życiu wszystkich Polek i Polaków. Uporządkować Polskę po PiSie i sprawić, że Polacy i Polki będą wreszcie żyli w spokojnym kraju. No na pewno idziecie w górę, to pokazują sondaże, depczecie Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej po piętach, a nawet ich wyprzedzacie w niektórych właśnie sondażach przeprowadzonych, więc to jest ciekawa sytuacja i ewentualnie gdyby dzisiaj wybory to się odbyły, to bylibyście jednym z wygranych tych wyborów. Ale jeszcze przechodząc do kwestii opozycji parlamentarnej Platformy Obywatelskiej, ostatnio na Twitterze była taka ciekawa wymiana zdań między dziennikarzem Tomaszem Lisem, między waszym liderem Szymonem Hołownią i do tego włączył się jeszcze Borys Budka, sugerując, że bez Platformy Obywatelskiej żyć nie możecie. Później tam padły słowa, że jesteście wszyscy po jednej jasnej stronie mocy. Czy pani posłanka czuje się po jasnej stronie mocy razem z Platformą Obywatelską i czy rzeczywiście dzień bez Platformy Obywatelskiej to dzień stracony dla Polski 2050? Panie redaktorze, no Platforma Obywatelska idzie swoją drogą. My się bardzo cieszymy, że te dobre dla nas sondaże, które są efektem naszej naprawdę bardzo ciężkiej pracy, nie tylko w tej dużej polityce, ale także w regionach, bo codziennie naprawdę robimy coś dobrego dzięki naszym wolontariuszom, których jest 25 tysięcy w całej Polsce, dzięki temu, że oni na przykład upiekli w akcji 2050 Mazurków dla wszystkich potrzebujących ciasta na te święta, dzięki Jędrzejowi, który na przykład poszedł pracować w szpitalu covidowym, pozdrawiam go bardzo i dziękuję mu za to, dzięki wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pracują z Polską 2050. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę, mam wrażenie, że my dzięki naszym działaniom programowym, bo przedstawiliśmy takie ważne działy programu ostatnio, jakim jest rozdział państwa od kościoła, czy program klimatyczny, obudziliśmy trochę Borysa Budkę, jak i całą opozycję, bo opozycja naszym zdaniem tkwiła w takim śnie zimowym i starała się utrzymać na takiej pozycji licencjonowanej opozycji, co Polsce absolutnie nie służyło. Ale wam służy, tak mi się wydaje. Polsce 2050 jest ten sen opozycji na rękę. Ja uważam, że nie powinniśmy się tutaj licytować. Są zdecydowani wyborcy Platformy Obywatelskiej i coraz więcej z nich, co prawda, przekonuje się do tego, że warto poprzeć ugrupowanie Szymona Hołowni, ale będą tacy, którzy zawsze będą wierzyć w Platformę Obywatelską z różnych powodów. I dlatego tylko cieszymy się, że stworzyliśmy na opozycji zdrową konkurencję, że Borys Budka i Platforma Obywatelska nieco się obudzili i w tej chwili pokazują, że starają się przynajmniej pokazać jakieś swoje tezy programowe. Pani posłanka powiedziała zdrową konkurencję, o to zdrowie w takim razie króciutko jeszcze zapytam, czyli tą aferkę, tak to można by było ująć kolokwialnie, z Szymonem Hołownią, tym, że się zaszczepił przeciw COVID-19. Zapytam po prostu panią posłankę, czy na miejscu Szymona Hołowni postąpiłaby pani tak samo? Tak, oczywiście. Postąpiłabym w ten sam sposób, dlatego że
Jestem osobą odpowiedzialną, dorosłą i zawsze mówiłam, że zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie. To, że osoba, która zapisała się do systemu i chciała się zaszczepić przez błąd rządu, bo przypomnijmy, że to Michał Dworczyk wyszedł i powiedział, że otwiera się szczepienia dodatkowe dla wszystkich osób 40+. Więc przez błąd rządu te osoby zostały zapisane, niektóre do kolejki wcześniej. Co prawda rząd przełożył większość szczepień, ale te dawki, które były już przygotowane i otwarte, dojechały do szpitala. Więc gdyby taka dawka na mnie czekała, gdybym, tak jak Szymon Hołownia, nie mogła jej oddać żadnej osobie starszej, nikomu innemu i gdyby miała się zmarnować, no to bezzwłocznie po prostu pojechałabym nawet te 90 czy 100 kilometrów, żeby się zaszczepić, bo to jest odpowiedzialne. To nie jest dla mnie, to jest dla nas wszystkich. To jest po to, żebyśmy jako społeczeństwo uzyskali odporność populacyjną, po to, żebyśmy rzeczywiście wyszli z tej epidemii, więc tutaj szczepienia to nie jest tylko, panie redaktorze, indywidualna sprawa, tylko to jest sprawa powszechnej odpowiedzialności. I dziwię się, jeżeli mogę dodać, takiej jedności tutaj, takiej jedności hejtu obozu rządzącego i niektórych polityków opozycji, bo obserwowałam z niesmakiem ten hejt rozpętany. Właśnie w jednym z wywiadów powiedziała pani posłanka, że politycy to w zasadzie tacy hejterzy się zrobili. No właśnie trudno ostatnio, panie redaktorze, odróżnić hejtera od posła. Ja ze zdumieniem obserwowałam te osoby z mojego byłego ugrupowania, czyli z lewicy, które napadały na Szymona Hołownię w sposób naprawdę bardzo niewybredny, podczas kiedy na przykład szef klubu Krzysztof Gawkowski zadzwonił do nas i powiedział, że nie będziemy przez lewicę atakowani, ponieważ Szymon Hołownia zrobił dobrze i się zaszczepił. Natomiast widać, że tutaj niektórzy po prostu nie mają już nic do stracenia i mają takie parcie na szkło, że postanowili się wylansować na tej sprawie i przy okazji zniechęcić Polaków do szczepień, bo kiedy mówi się, że osoba, która była w kolejce, była w kolejności, powinna zmarnować dawkę i nie przyjąć szczepionki, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Ale proszę zauważyć, kto to robi. No, dwoje byłych szefów sztabów odpowiedzialnych za klęskę Roberta Biedronia, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Tomasz Trela. Oni naprawdę tutaj na tej sprawie próbowali się wylansować. Tak samo jak Joanna Schelling-Wielgus, która, umówmy się, po swoich perypetiach w polityce, których może tutaj z litości nie będę wymieniać, nie jest osobą, powiedzmy, pierwszą, która powinna kogokolwiek o moralności pouczać. Więc to są co prawda jednostkowe ataki, ale jest to bardzo przykre, że politycy próbują wykorzystać temat szczepień dla tematów politycznych po to, żeby wyjechać na hejcie. Pani posłanko, to ja tutaj jeszcze dodam pani słowa z początku marca tego roku. W tej chwili Polska 2050 nie ma odpowiedniego otoczenia, z którym mogłaby wnieść do marszałek Sejmu projekt ustawy. Chętnie zrobilibyśmy to wspólnie z innymi klubami, ale oni albo twierdzą, że nie chcą nas umacniać, albo patrzą wyłącznie na siebie. I łącząc też sprawę tego hejtu politycznego, który dotknął Szymona Hołownię, chcę zapytać, czy macie dzisiaj z kim budować polityczne porozumienie? Czy opozycja jest dla was konkurencją? Czy może jednak szukacie gdzieś możliwości współpracy? My staramy się jak najbardziej budować te mosty i odpowiadać na zaproszenie tam, gdzie ono rzeczywiście realnie dotyczy współpracy. Na przykład poszliśmy oczywiście na zespół organizowany przez opozycyjne kluby w sprawie podatku od mediów. Poszliśmy, znaczy uczestniczyliśmy w takiej debacie organizowanej przez lewicę na temat aborcji. W różnych sprawach staramy się z opozycją rozmawiać i są to najbardziej takie konkretne, przyziemne sprawy. My również wychodzimy czasem z jakimiś drobnymi inicjatywami. Na razie nie jest to z sukcesem, ale mamy nadzieję, że zbudujemy takie mosty i przekonamy tutaj różnego rodzaju kluby opozycyjne do tego, żeby jednak trochę bardziej ze sobą współpracować dla dobra Polski po prostu. Ale ta zjednoczona opozycja, zdaniem pani posłanki, ma sens, bo z takim pomysłem przecież wyszła Platforma Obywatelska, Borys Budka, Rafał Trzaskowski o tym mówili. No to spotkało się również ze sporą krytyką. Niektórzy byli zaskoczeni, że znaleźli się w tym gronie podczas przedstawiania przez Koalicję Obywatelską. Jak pani posłanka patrzy na to z dzisiejszej perspektywy? Czy taka zjednoczona opozycja rzeczywiście od lewej przez centrum do prawej strony ma sens?
Czy moim zdaniem to jest taki przepis na umocnienie się tego duopolu PO-PiS, który był budowany przez lata. To jest przepis na to, żeby nic się w polskiej polityce nie zmieniło, bo to natychmiast taki pomysł jakby odcina tych wszystkich wyborców, którzy pozostawali niezdecydowani, którym obecne formuły partyjne nie odpowiadały, czy to z prawej, czy z lewej strony, i którzy na przykład deklarują głosowanie na Polskę 2050 właśnie dlatego, że widzą nas nową nadzieję w polityce. No to jaką byśmy byli dla nich nową nadzieją, gdybyśmy poszli pod rękę tutaj z Borysem Budką i całym ugrupowaniem, które niesie ze sobą również ten negatywny elektorat. Dlatego uważam, że bardziej rozsądne oczywiście jest budowanie takich mostów na opozycji, które dotyczą konkretnych spraw. Być może kiedyś będzie tych spraw więcej, natomiast na pewno taki pomysł zjednoczonej opozycji służy tylko i wyłącznie Platformie i służy też zacementowaniu sceny politycznej i temu, żeby nic w Polsce się nie zmieniło. A my chcemy, żeby się zmieniło, chcemy, żeby PiS... No to o to też dopytam, o te zmiany, no bo żeby wprowadzać zmiany, no to trzeba być realnie u tej władzy, a przynajmniej dogadywać się jakoś z obozem rządzącym, ale chcę zapytać też o słowa, które wypowiedziała pani posłanka wcześniej, czyli o to, że jesteście teraz usatysfakcjonowani tym, ilu macie parlamentarzystów, jak wygląda wasza pozycja w parlamencie. Zatem z tego wynika, że żadnych politycznych transferów w najbliższym czasie nie będzie. Czy może z kimś rozmowy prowadzicie? Jak powiedział Szymon Hołownia, my te drzwi przymykamy, ale nie zamykamy. To znaczy, jeżeli ktoś tam już wsadził nogę, pani posłanko? Tak, niektórzy próbują wsadzić mnie kolano nawet. Kto wsadza kolano, pani posłanko? No, nie mogę tutaj powiedzieć oczywiście, panie redaktorze, bo zdradziłabym zbyt wiele. Takie rozmowy się toczą, a transfery lubią ciszę. Natomiast nie będzie to jakieś hurtowe przejmowanie całych grup posłów. Oczywiście, jeżeli jakaś osoba będzie, jak to mówimy, zgodna z naszym DNA, będzie do nas pasowała, będzie chciała pracować i nie będzie obarczona tym całym bagażem starej polityki, to rzeczywiście bardzo chętnie zaprosimy ją do naszego koła parlamentarnego. A czy dzisiaj Polska 2050, bo też wspominała pani posłanka o wcześniejszych wyborach, jest gotowa objąć rządy w Polsce? Tak, czy gdyby wybory dzisiaj się odbyły, załóżmy, że wygrywacie, czy podjęlibyście się tego zadania? Jak najbardziej tak, mówię to z całą odpowiedzialnością. Dlaczego? Dlatego, że my oprócz swojej takiej obecności codziennej w polityce, no w Sejmie i w życiu codziennym również, tam gdzie pracujemy jako stowarzyszenie centymetr po centymetrze, tak jak już mówiłam, przesuwając tą polską rzeczywistość ku lepszemu, mamy oczywiście całe zaplecze merytoryczne, mamy kadry to do tego, pani żeby... Pani posłanko, to ja może dopytam, bo jednak jesteśmy, polska rzeczywistość, taka smutna, pandemiczna rzeczywistość w większości. Czy macie dzisiaj kandydata na ministra zdrowia? Tak, oczywiście, mielibyśmy takiego kandydata. To nim mielibyśmy był. Również... Mielibyśmy również, pracuje, panie redaktorze, my mamy think tank Strategię 2050. Tam pracuje pod przewodnictwem pani profesor Urszuli Demko cały zespół medyków, który rzeczywiście przygotowuje rekomendacje dla rządu. Czyli ewentualnie pani profesor by była rząd czasem korzysta. Ja bym na przykład bardzo chętnie widziała profesor Demko na stanowisko ministra zdrowia, ale oczywiście musiałaby się na to zgodzić. Natomiast tutaj kadrowo i merytorycznie jesteśmy ugrupowaniem, które tym się odróżnia od innych ugrupowań opozycyjnych, że my na pewno dalibyśmy radę z udźwignięciem tego ciężaru odpowiedzialności za Polskę i z tym, żebyśmy jakby miękko przeszli do etapu rządzenia Polską. Pani posłanko, to jeszcze na koniec zapytam, czy te obostrzenia, które są wprowadzane przez rząd, później znoszone, później znowu wprowadzane, no ale skupmy się na tym momencie, z którym mamy do czynienia. Czy byście te obostrzenia przedłużyli, zaostrzyli, czy może po prostu znieśli? Jeżeli chodzi o obostrzenia, panie redaktorze, no to one muszą w tej chwili być. To znaczy, pomimo tego, że szczepienia zaczynają iść coraz szybciej, oczywiście im szybciej idą szczepienia, tym większy rząd robi przy nich bałagan. Ta ostatnia afera pokazała bardzo dobrze, że no tutaj trochę trudno rządowi dogadać się samemu ze sobą, no bo pan minister Dworczyk z panem ministrem Niedzielskim nie wymienili rano telefonów i wskutek tego część Polaków zapisała się wcześniej, później te terminy przykładano i tak dalej. Natomiast mimo tej akcji szczepień jednak te obostrzenia w tej chwili muszą być. Kwestia tego, że te obostrzenia wprowadzane są w nielogiczny sposób. To tak jak Szymon Hołownia mówi, że
jak się postawi na autostradzie znak stopu, no to za pierwszym razem wszyscy kierowcy się zatrzymają i będą go respektować. Jak zobaczą, że jakby niczemu to nie służy za bardzo, nic się nie dzieje, lub też w ich poczuciu jest to bez sensu, bo jest to na przykład zbyt duże obostrzenie, to będą ignorowali takie znaki, kiedy zobaczą je później. I to samo jest z Polakami. Znaczy, rząd wysyła takie sygnały, które są sprzeczne. Z jednej strony podstawiamy samoloty tak w momencie, kiedy w Wielkiej Brytanii rozwija się ten groźny wariant nowy koronawirusa. Z drugiej strony otwieramy galerie handlowe, z trzeciej zamykamy stoki, z czwartej otwieramy kasyna. Pani posłanko, naprawdę już nie wiadomo, co tutaj musimy robić, postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia i zdrowia życzę pani posłance. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrego dnia. Wszystkiego zdrowia. Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 była moimi państwa gościem. Dziękuję państwu za uwagę, ale zachęcam do tego oczywiście, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejny temat już za chwilę.